Czy jesteś gotowy na to, żeby przemienić całkowicie swoje myślenie i swoje życie? Czy jesteś gotowy na to, żeby ktoś skonfrontował Cię z Twoją przeszłością, skonfrontował Cię z tym, jak dzisiaj myślisz, albo inaczej, skonfrontował Twoje usprawiedliwianie się od tego, jakim dzisiaj jesteś i że nie potrzebujesz tak naprawdę zmiany? To jest ta książka, Duchowość zdrowa emocjonalnie. Autor w niesamowity sposób pokazuje, że nie będziesz dojrzały duchowo, jeśli będziesz emocjonalnie niedojrzały. Zachęcam Cię serdecznie do tej książki, dlatego że myślę, że w życiu większości chrześcijan jest właśnie ten problem, że jesteśmy niedojrzali emocjonalnie i dlatego próbujemy być dojrzali duchowo i frustrujemy się. Po prostu frustrujemy się dlatego, że coś nam nie wychodzi, że nie działa to tak, jak jest to opisane w Słowie Bożym. I bardzo często jest to związane właśnie z tym, że uciekaliśmy od problemów naszego życia. Autor, pomimo że był prowadzącym dużego kościoła, spotkał się ze ścianą swojego życia. Zobaczył takie błędy, które Wam przeczytam. Unikał zdrowych konfliktów w imię dbania o spokój. Ignorował i tłumił emocje, wykorzystywał pracę dla Boga, aby uciekać od Boga i żył bez świadomości swoich ograniczeń. I myślę, że bardzo często właśnie uciekamy od tych problemów. Mówimy sobie, że my z Bogiem tutaj jesteśmy teraz tylko zwycięzcami, nie musimy dotknąć tych słabych momentów naszego życia. Ale niestety, te słabe momenty wyjdą w naszym życiu. Jeśli się z nimi nie zmierzymy, jeśli nie staniemy pod ścianą tego problemu, nie zmierzymy się z sobą samym i nie doprowadzimy po prostu do uzdrowienia naszych emocji. Zachęcam Was bardzo serdecznie, to jest książka, która jest tak głęboka w treści, że będziesz siedział, będziesz nad nią płakał, będziesz płakał nad swoim życiem i będziesz czuł, jak Duch Święty zmienia Ciebie od środka. Zachęcam Cię, jeśli pragniesz przemiany Twojego życia lub jeśli po prostu chcesz więcej Boga, to ta książka jest dla Ciebie.